Czy jeszcze są jakieś uwagi do... Panie Przewodniczący, ja składam wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 11, to jest Rada Pytania Oświaty. Składają się na to dwie podstawowe przesłanki. Jedna to jest to, że mamy zaplanowane, z tego przynajmniej codziennie oficjalnie od pana przewodniczącego powiedziałem, spotkanie z kierownikami placówek oświatowych. Jak również mamy odwiedzić placówki oświatowe, poznać bliżej, jak te warunki wszystkie wyglądają i tak dalej, i tak dalej. W trakcie tych spotkań możemy po pierwsze uzyskać bardzo dużo informacji, które ewentualnie nie zostały zawarte, pogłębić te, które są tutaj w raporcie, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, możemy ustosunkować się na miejscu do niektórych problemów. Natomiast drugi element, który przemawia za zdjęciem tego raportu, to są pewne braki w tym raporcie, które w trakcie spotkania z kierownikami poszczególnych placówek oświatowych mogą zostać uwzględnione, mogą zostać uzupełnione. Ja osobiście uważam, że raport ten jest niepełny i nie daje nam pełnego obrazu, czym my rzeczywiście na dzień dzisiejszy dysponujemy. Jeśli chodzi o wyniki oświatowe, to mamy tutaj pełną informację. Natomiast problem funkcjonowania oświaty jest tak ważnym problemem dla całej społeczności lokalnej i z punktu widzenia budżetu gminy, że no, mając tylko komplementarną wiedzę, można się to powiedzieć, to mój wniosek w tej sprawie. Panie Państwo, ja ten wniosek będzie tylko, to jest w roku 2012-2013, więc to mamy jakby to założenie do czerwca. I uważam, że nic nie koliduje z tym, żeby ten raport przeanalizować, czy wnieść uwagi, jakie będzie uwagi na teraz, żeby przyjąć to po prostu bez... Znaczy się, a ten raport o stanie oświaty w gminie Bronka jest w takim zakresie. Natomiast to, co Państwo będziecie robić na komisjach, to jest rzecz, która będzie owocowała na dzień dzisiejszy i owocowała w przyszłości. No, wniosek padł, więc ja podaję go pod głosowanie. Przepraszam. Pani... Nie wiem, czy zostanę dopuszczona do głosu. No, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ustawodawca nic nie mówi o tym, co ma zawierać rad. Nic. Tylko mówi z uwzględnieniem wyników nauczania. I właściwie raport mógłby się składać tylko i wyłącznie z samych wyników. Na zarzut, że jest niekompletny, niepełny, ja bym poprosiła pana radnego Kocenia, żeby mi wskazał, który artykuł, jakiego rozporządzenia został pominięty. Dziękuję. Wybaczy pan, że nie będę w stanie decyzji. No więc właśnie, też tak. Wybaczy, że po prostu nie jestem, nie dopuszczę. Właściwie to nie ma sensu. Szanowni Państwo, to jest za wnioskiem pana radnego Kocenby o zdjęcie obrad naszej sesji punktu 11. Raport o stanie oświaty. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W związku z tym ten punkt zostaje. Czy jeszcze są jakieś uwagi do...